Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Patti TV i zapraszam Was dzisiaj do posłuchania pierwszego podcastu na moim kanale. Będziemy rozmawiać na temat Mamy Czas, czyli jak znaleźć czas dla rodziny, siebie, na swoje pasje, hobby oraz znaleźć czas dla swojego biznesu. Pamiętajcie proszę o zostawieniu kciuka w górę albo w dół oceniając ten materiał, bo to pomoże mi się przygotować do następnych podcastów. Jeżeli ktoś przypadkowo trafił na ten podcast i nie ma pojęcia kim jestem, to chciałam się przedstawić. Na imię mam Patrycja i od lutego 2015 roku jestem szczęśliwą żoną, a od marca 2016 roku mamą małego Antosia. Od półtorej roku tak naprawdę na poważnie prowadzę swój kanał. Wcześniej miałam trochę inny i nie prowadziłam go tak regularnie ani nie przykładałam do niego takiej wagi. A od pięciu lat tak naprawdę moim jednym z hobby stało się planowanie i organizacja swojego czasu. Jestem w tym gronie szczęśliwców, którzy raczej mogą powiedzieć, że mają czas na to, na co mają ochotę. O tym wam opowiem później i zdaję sobie sprawę, że Tyle osób, ile słucha teraz tego nagrania, tyle tak naprawdę jest scenariuszy i problemów, jeżeli chodzi właśnie o organizację i planowanie. Jeżeli tu jesteście i słuchacie tego, to zdaję sobie z tego sprawę, że chcecie nad czymś popracować i możliwe, że potrzebujecie trochę więcej czasu i usystematyzowania tego, jak tym czasem dysponować, ale zdaję sobie z tego bardzo dobrze sprawę, że każdy z nas dysponuje zupełnie innym zapleczem. Wśród odbiorców tego nagrania będą zarówno mamy, które samodzielnie wychowują swoje dzieci, takie, których partnerzy wracają na przykład z pracy na weekend, tacy, którzy wracają popołudniami, a może są też i Tacy, którzy pracują z domu. Jedni z Was mogą korzystać na przykład z pomocy dziadków, niani, przedszkola. Każdy z Was, tak naprawdę, włączając to nagranie, potrzebuje czegoś innego. Jedni z Was będą chcieli znaleźć więcej czasu dla siebie, inni dla rodziny, a może ktoś z Was chce właśnie założyć swój biznes i na tym chce się teraz skupić. Także tak naprawdę każdy z nas jest inny, każdy scenariusz i każda rodzina jest zupełnie inna i niestety nie ma jednej uniwersalnej metody. Super by było, gdybym mogła teraz na Wyświetlaczu, tutaj na ekranie, wyświetlić wam plan dnia, powiedzieć: stosujcie się do tego i będziecie szczęśliwi. I niestety to tak nie działa i jakby organizacja naszego czasu, naszego życia to jest bardzo trudna praca praca, która jest pracą długookresową. To nie stanie się już, to nie stanie się za tydzień. To są różnego rodzaju próby i błędy, sprawdzanie siebie, sprawdzanie tego, czy to nam odpowiada, zmienianie czegoś, po prostu testowanie i układanie sobie planu troszeczkę pod nas. Także nikt nie może dać. Nam niestety takiego złotego środka, już od razu ułożonego pod nas. Dlatego chciałabym, żebyście, wyłączając to nagranie, czuli troszeczkę się zmotywowani, żeby chociaż jedna rzecz dla Was była czymś, co pomyślicie, okej, okay, dobra, ma, ma rację. Spróbujmy coś zrobić, żebyście po prostu z tego wynieśli jakąś podpowiedź i motywację, bo chcę się z Wami podzielić moimi przykładami, tym, co ja zastosowałam w swoim życiu, pewnymi założeniami, które dają mi teraz poczucie, że po pierwsze mam czas, a po drugie to ja nim dysponuję. I to jest dla mnie bardzo. Bardzo ważne. Zacznę może od tego, że nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale jak się pewnie teraz nad tym zastanowicie, to moim zdaniem panuje teraz taka moda na brak czasu. Każdą rzecz, której nie robimy w naszym życiu, możemy uargumentować właśnie tym argumentem. Nie mam czasu. I jeżeli pomyślicie teraz o swoich znajomych, o swojej rodzinie, jak często wśród ludzi pada właśnie ten argument: nie mam czasu. Tak rzadko trafia się argument: wiesz, ja nie mam wytrwałości, ja teraz nie mam na to ochoty. Jakby argumentem na wszystko jest bardzo często: nie mam czasu. To jest argument, który tłumaczy bardzo często naszą niechęć, nasze lenistwo, bądź po prostu to, że w danym momencie to nie jest naszym priorytetem i wcale nie chcemy tego robić, ale. Łatwiej i szybciej odpowiedzieć komuś, o nie wiem, urodziłam dziecko i ja na to nie mam teraz czasu. Chciałabym Wam też uświadomić, że właśnie to, że ciągle sobie powtarzamy, że nie mamy czasu, jest tak naprawdę bardzo złym nawykiem, ponieważ to, co mówimy bądź to, co sobie w głowie myślimy, nasz organizm, nasz mózg przetwarza jako prawdę. Chciałabym Wam trochę uświadomić, że to, jeżeli sobie argumentujemy ciągle, że nie mamy czasu, to nasz mózg to odbiera tak, że my faktycznie tego czasu nie mamy. I myślę, że jeżeli kilkukrotnie w ciągu dnia czy tam miesiącu ileś razy powtórzymy sobie to, że nie mamy czasu, o nie mam czasu przeczytać książki, nie mam czasu iść na siłownię i uargumentujemy to po prostu tym nie mam czasu, to myślę, że możemy czuć się o wiele bardziej nieszczęśliwi. Na potrzeby tego nazwijmy mini wykładu, podzieliłam sobie dobę, bo każdy z nas dysponuje dokładnie taką samą ilością czasu. Każdy z nas dostaje 24 godziny. Nie ma ludzi uprzywilejowanych, którzy mają tego czasu trochę więcej. Nie ma ludzi poszkodowanych. Którzy mają czas, czasu mniej, mamy po prostu każdy z nas 24 godziny. Podzieliłam sobie ten czas na cztery sektory. Pierwszy sektor to jest dom i rodzina, i do tego filaru wrzucamy wszystko. Wrzucamy i super zabawę radosną z dzieckiem, i randkę z mężem, i wszystkie miłe rzeczy związane z tym, że posiadamy dom oraz rodzinę, ale wrzucam niestety też wszystkie. Złe rzeczy, takie, które nazwijmy, są złe, po prostu trzeba je zrobić, czyli sprzątanie, gotowanie i inne rzeczy, oczywiście, to mogą być przyjemne rzeczy, jak ktoś lubi gotować. Kolejny sektor to ja, czyli moje potrzeby. Moje pasje, moje hobby. Trzeci sektor to jest prowadzenie swojego biznesu. I czwarty sektor, nad którym ja aktualnie najbardziej pracuję, to sen. I przed porodem, tak naprawdę, zanim urodził się antek, te moje sektory, o których Wam opowiadam, były bardzo sztywne. Każda z tych stref była tak naprawdę. W miarę możliwa do oddzielenia, nazwijmy to taką grubą linią w jakimś tam notesie, ponieważ 10 godzin mniej więcej spędzałam poza domem, w pracy, na dojeździe, wiadomo, rano wstawałam, ogarniałam się do pracy, brałam sobie tam jakieś pojemniki, lunchboxy do pracy, które przygotowałam dzień wcześniej, a jechałam do pracy, w pracy spędzałam od 8 tam do 9 godzin, wracałam, także ten czas, jakby biznes, praca. Oddzielałam, wracałam oczywiście czasami, przynosiłam jakąś tam pracę do domu, ale jakby mogłam sobie to odznaczyć, że o wróciłam, idę teraz na siłownię, czas dla mnie. Mogę iść do kosmetyczki, na przykład zajmuję się domem, posprzątam, ugotuję coś na następny dzień, czyli ten strefa dom rodzina, a wieczorem sobie usiądę i obejrzę na przykład film z mężem. Także te jakby sektory były bardzo możliwe do oddzielenia. Moje życie po porodzie dość mocno się zmieniło, ponieważ nie tylko opiekuję się dzieckiem w domu, nie tylko dbam o ten dom, ale dodatkowo pracuję w domu, także dużą część swojego czasu spędzam właśnie w domu. Zauważyłam jednak, że problem z brakiem czasu leży po pierwsze, oczywiście, w ewentualnym braku organizacji, bo to też jest bardzo istotny punkt. W dużej mierze leży też w psychice, ponieważ od momentu, kiedy urodziło się moje dziecko, ja dążyłam jakby cały czas do tego modelu, do którego przyzwyczaiłam się przez kilka lat, kiedy tego dziecka nie było. I jakby dla mnie cały czas tym idealnym modelem było. Dążenie do tego stanu sprzed urodzenia dziecka. Przyznam się wam, że wierzyłam w to, że jeżeli włożę odpowiednią ilość pracy, to e, jak będę organizować swój czas, uda mi się osiągnąć tamten dawny model. W momencie, kiedy tak naprawdę w swojej psychice zrozumiałam, że to nie chodzi o powrót do tamtego modelu, tylko chodzi o akceptację, że pojawienie się dziecka naprawdę zmienia nasze życie. To jest tak naprawdę bardzo utarty slogan, że przy dziecku wszystko się zmienia, nasze życie się zmienia, ale tak jest. Przy dziecku jest inaczej. I nie powiem wam, że jest gorzej czy lepiej po prostu jest inaczej. Dziecko zmienia nasze życie i naprawdę w psychice musimy sobie jakby zaakceptować i zrozumieć, że ten czas i ład, do którego się przyzwyczailiśmy, po prostu się zmienia i jest inny. E, I ta akceptacja tego, że teraz po prostu mój czas wygląda inaczej, planowanie go inaczej, przestrzeganie sobie tych moich nowych wzorów, powodował u mnie naprawdę duży spokój. E, już się tym nie stresuję, już nie dążę właśnie do ideału, ponieważ wypracowałam sobie zupełnie inny system, zupełnie inny jakby plan, i teraz wiem, że to, co teraz. Y Wypracowywuję, bo to nie jest tak, że wiecie, w 100% jestem zadowolona. Ja cały czas wiem, że mogę lepiej i cały czas jakby jestem w fazie analizowania, i myślę, że to się nigdy nie zmieni. Nigdy nie dojdę do momentu, w którym powiem, że o, to jest mój idealny plan, i to jest właśnie cudownym moim zdaniem w życiu, w organizacji i też w rozwoju człowieka, że zdaję sobie z tego sprawę, że to, że teraz sobie opracowałam taki model, to jedno, ale on się zmieni. Antek pójdzie do szkoły. Ja może będę chciała robić coś innego, więc jakby to jest cały czas bardzo dynamiczny proces i warto nad tym po prostu pracować, i warto to, co jakiś czas sobie analizować, warto po prostu nad tym tak naprawdę usiąść. Jeżeli chodzi o początek tej organizacji u mnie, tego nowego ładu, tak to nazwijmy, to ja bardzo sobie cenię to, że znalazłam coś takiego jak Bullet Journal i to bardzo mi pomogło. Kto jeszcze nie wie, co to jest i jak ja to prowadzę, to odeślę Was po prostu do jednego z filmów, czy tam całej playlisty, która jest już na moim kanale na ten temat. Tak naprawdę, każdy z Was znajdzie zupełnie może inny sposób i nie chodzi o to, żebyście skopiowali to, bo bardzo możliwe, że metody planowania, które u mnie pomogły, jeżeli chodzi właśnie o rozpisywanie takie w notesie, może się okazać, że u Was takie coś się nie sprawdzi, ale u Was się może sprawdzić na przykład tablica magnetyczna powieszona w kuchni, jakiś planer powieszony na lodówce, a może na przykład zapisywanie zadań na bieżąco na telefonie. W moim odczuciu Pisanie tego, co mamy zrobić, i planowanie naprawdę pisemne, czytam właśnie, czy to na komórce, czy na komputerze bardzo pomaga. Mi osobiście bardzo to ułatwia życie, i tak naprawdę daje mi takie poczucie komfortu i zrealizowania zadań. W momencie, kiedy ja decyduję się na to, że to ja będę zajmować się w większości domem, tak naprawdę zajęć w domu jest tyle, że codziennie możecie sobie znaleźć 100, i jak zrobicie te 100, to możecie znowu zacząć od początku albo dopisać sobie nową listę kolejnych stu rzeczy do zrobienia. Dlatego ja staram się. Się mniej więcej tam codziennie, usiąść wieczorem, i na następny dzień dosłownie zrobić sobie. To nie jest naprawdę, zajmuje mi to minutkę, dwie. E Sześć kropeczek, i przy tych kropeczkach napisać, nie wiem, że jutro planuję zrobić pranie, prasować coś, nie wiem, umyć okna, wytrzeć kurze i umyć podłogi. Na przykład, to jest moja lista rzeczy na następny dzień. Jeżeli uda mi się to zrealizować, super. Nie, nic się nie stało, przenosimy to na drugi dzień, jakby świat się nie zawali, ale w momencie, kiedy zrobię sobie ten plan minimum, wiem, że mogę przejść do innych rzeczy. Wiem, że wtedy, jakby. Mm, Biorę książkę bez takiego wyrzutu, że mogłabym coś zrobić. Nie, tego już nie miałam zaplanowanego na dany dzień. Jeżeli jest jakaś rzecz, którą sobie myślę o mogłabym, nie wezmę książki, czy tam nie zajmę się teraz swoim biznesem, bo jeszcze w domu powinnam coś zrobić. Nie, na ten dzień tego nie zaplanowałam, więc biorę sobie wtedy notes i otwieram i notuję to po prostu na następny dzień i wiem, że w tym dniu mogę sobie już pozwolić: czy to na relaks dla siebie, czy właśnie na prowadzenie swojego biznesu. Dawniej, jeżeli oglądaliście moje filmy, to wiecie, że ja notorycznie sprzątałam po swoim dziecku. Jak tylko zrobił kupkę zabawek i szedł na drzemkę, ja chodziłam po mieszkaniu i ciągle te zabawki sprzątałam. Jakby robiłam to cały czas w kółko. Nie mówię, że pozbyłam się tego problemu, ale przyznam szczerze, że w momencie, kiedy moje dziecko chodzi tylko teraz już na jedną drzemkę, żałuję, naprawdę żałuję, że wcześniej sobie tego nie odpuściłam. Staram się taki czas wykorzystywać na maksa. Zaakceptowałam to. Że w ciągu dnia po prostu muszę uważniej popatrzeć pod nogi, żeby nie zabić się na przykład o kloceglego, ale jakby akceptuję to, że przez ten dzień moje mieszkanie ma tego małego lokatora. Mam lokatora, który zostawia wszystko we wszędzie i oczywiście uczę go tego, żeby odkładać rzeczy na miejsce. I zauważyłam, że w momencie, kiedy to ja przestałam po nim sprzątać. Moje dziecko też dużo więcej się uczy, ponieważ jeżeli chce się pobawić klockami, a nie ma gdzie ich wyrzucić, kiedyś by miało posprzątane, przyszło na gotowe. Teraz, ok, pobawimy się klockami, ale nie mamy się gdzie pobawić, więc najpierw sobie synku musimy posprzątać. I on też uczy się czegoś zupełnie nowego. Jedyną taką zasadą, którą naprawdę jakby trzymam i pilnuję, jest to, że w momencie, kiedy on idzie spać, zawsze przeznaczam chwilę, na posprzątanie wszystkich zabawek. Nie ma takiej sytuacji, żeby przyszedł wieczór, nasze dziecko śpi, a w dużym pokoju poniewierają się ciągle jakieś zabawki. Nie, to jest nasza strefa pracy, nasza strefa relaksu. Nasze dziecko śpi i jakby my też musimy mieć przestrzeń do tego, żeby odpocząć. Ja wiem, jak to brzmi, ja wiem, że to nie za dobrze brzmi słowo odpocząć od dziecka, ale nasz wzrok, nasze zmysły też muszą przyzwyczaić się do tej takiej estetyki, jakby dorosłej, ale myślę, że każdy z Was się zgodzi, że w momencie, kiedy siadacie sobie na przykład z książką czy z herbatą, fajniej sobie popatrzeć na, nie wiem, właśnie palącą się świecę, na którą nie patrzę z boku świnka Pepe. To jest taki element, nad którym bardzo mi zależy, ale w trakcie dnia odpuściłam i nagle się okazało, że wtedy znajduję dużo więcej czasu na przykład na to, żeby rano się pomalować, bo znajduję te minuty, które kiedyś poświęcałam na ciągłe sprzątanie. I tak tak naprawdę, ten fragment o sprzątaniu to jest jedna tam, wiecie, setna e, mojego dnia, i chciałabym Was zmotywować do tego, żebyście się dokładniej przyjrzały swojemu. E, Zachowaniu swojemu planowi. Dnia... Bardzo często sami sobie utrudniamy życie tym, jak układamy sobie dzień. Czasami rzeczy, które musimy wykonać możemy wykonać tak, że one się dzieją obok nas, zupełnie nam nie przeszkadzając, a możemy je sobie wyrzucić w takim momencie, że tak naprawdę sami sobie utrudniamy życie. Dam tu jako przykład, prasowanie i pranie, bo to jest chyba rzecz, która każdej mamy, każdego rodzica dotyczy, szczególnie przy małym dziecku. Możemy to oczywiście wcisnąć w dowolną, dowolne miejsce. W naszym planie dnia myślę, że każda mama może mieć teraz przed oczami ten obraz, kiedy chce podzielić rzeczy do prania, a tu dziecko biegnie, a tu dziecko płacze. Więcej nerwów, przecież muszę wstawić to pranie, a ono teraz nie wiem, nie chce leżeć na bujaczku. E, w momencie, kiedy wstawiam pranie w trakcie dnia, moje dziecko najprawdopodobniej podbiegnie, będzie chciało wyłączyć tą pralkę. E, potem jak się wypierze, ono nie chce dać mi jego rozwiesić. E, jak już wisi, no to się nagle okazuje, że dziecko się chce bawić i potyka się, nie wiem, o susza E, Chcę prasować, a dziecko nie chce się, nie wiem, właśnie leżeć na bujaczku. No, każdy z tych elementów, z każdy z tych etapów, które trzeba wykonać, może być dla nas problemowy. A tak naprawdę możemy sobie to rozplanować zupełnie inaczej. Ja na przykład zaczęłam korzystać z funkcji prania nocą. Okazało się, że warto było przeglądnąć instrukcję pralki. E, mogę wyprać pranie nocą, e, wirowanie zostawić na dzień. I wywirować to w momencie, kiedy Antek sobie rano wstaje. W momencie, kiedy on je, ja wieszam pranie, wstawiam sobie to albo do drugiego pokoju, albo wywieszam na balkon. Pranie sobie schnie przez cały dzień, także zupełnie nam nie przeszkadza w trakcie całego dnia, a wieczorem, kiedy Antek idzie spać, po prostu go prasuję. I tym sposobem bardzo łatwo sobie ułatwiam życie. To jest jeden z przykładów jednej z rzeczy, którą robimy w trakcie dnia, i jakby każdą teraz czynność w trakcie dnia. Warto sobie troszeczkę przeanalizować, czy nie mogę sobie tego ułatwić. Wiem, że ktoś może powiedzieć, o Boże, święty, no to że jakby tam doktoryzowanie się na temat prania, ale zobaczcie, ile czasu, ile tak naprawdę swoich, swojej energii tak naprawdę oszczędzam w momencie, kiedy wkładam to w moment, w którym zupełnie mi to nie przeszkadza. Te same czynności możemy robić w momencie, który zupełnie jest bezsensowny i właśnie powinniśmy w tym momencie robić coś innego, a możemy to robić w momencie, którym tak naprawdę mogę sobie obejrzeć serial i poprasować, a mogę też prasować z dzieckiem na krzesełku, które się wyrywa, a nie może biegać, bo nie daj Bóg coś się stanie, że spuszczę na niego żelazko. E, oczywiście w tym całej historii bardzo ważna jest też nasza systematyczność i jakby złota zasada mojego domu, czyli nie zarosnąć, e, nie tworzyć fotela na przykład, w którym odrzucam sobie pranie i poprasuję to później. E, dla mnie bardzo bardzo ważna jest systematyczność. Nie wiem, jak już jesteśmy przy tym przykładzie prania to trzymajmy się tego prania. Jest wysuszone pranie, staram się nie ściągać go i nie odkładać i wstawiać nowej pralki. Nie. Prasuję i dopiero wstawiam, bo wiem jak można szybko zarosnąć pracami domowymi. I jeżeli chodzi o troskę o dom, to drogie panie, bo tutaj do was pokieruję ten fragment, bardzo was proszę, żebyście odpuściły czasami tatą, czyli swoim partnerom, ponieważ bardzo wiele z was, myślę, że może mieć ten problem, co ja na początku, czyli ja dzieliłam czas mojego dziecka tak naprawdę tylko na dwa etapy: dziecko z mamą, to jest pierwsza relacja e, i pierwszy czas, oraz czas rodzice i dziecko. Jakby bardzo długo miałam wrażenie, że w momencie, kiedy moje dziecko ma czas tylko z tatą, czyli jest ta relacja tata-dziecko, to ja czułam, że ja wtedy zawalam, że tak naprawdę. No, to jest bardzo mocne słowo, które teraz powiem, ale to jest tak jakby trochę kara dla mojego dziecka, że ja sobie nie daję rady, że teraz ja nie jestem z nimi na przykład na spacerze, bo nie zdążyłam czegoś zrobić w trakcie dnia. Naprawdę wrzućcie trochę na luz i ta relacja dziecka z tatą też jest bardzo ważna. I nie chcę, żeby teraz to zabrzmiało tak, że jest 16.30 tata wraca z pracy i dziecko już ubrane, gotowe na spacer, masz bierz go i tak codziennie. Oczywiście motywuję was do tego, żebyście jak najwięcej czasu spędzały, spędzali razem jako Rodzina. Dajmy sobie my, jako kobiety, czasami możliwość na to, żeby powiedzieć: Zajmij się nim teraz, zajmij się nią teraz, bo ja teraz mam chwilę dla siebie, bo ja teraz nie wiem. Nawet jeżeli tą chwilę macie poświęcić na to, żeby odkurzyć, umyć i sobie wieczorem powiedzieć: OK. Mam czysty dom, mogę sobie odpocząć. E, rola taty jest naprawdę bardzo ważna, a my, jako mamy, i ja się też pod tym podpisuję, więc e, mogę powiedzieć tak: jako grupa, my mamy, mamy taki problem, że bardzo często nasz, naszym e, partnerom nie dajemy możliwości popełnienia błędów mamy taką chęć troszeczkę kontrolowania ich, oczywiście to jest już temat na inny podcast i to dla Was pytanie, czy chcecie, żebym to jakby rozwinęła, ale my będąc z dzieckiem w domu popełniamy masę błędów i ja sama wiele rzeczy źle zrobiłam, tylko mamy taką jakby tendencję do tego, że my te błędy możemy popełniać i my sobie te błędy troszeczkę, tak wiecie, pak, pak, zamiatamy pod dywan. I w momencie, kiedy tata przychodzi, my już jesteśmy te mądre, które wiemy, nie? Na przykład u mnie, to jest taki przykład, mogę powiedzieć że O co ty, nie krój mu takich wielkich kawałków tego jabłka, bo przecież dziecko się zadławi. No ale skąd ja wiem, że ono się zadławi? No stąd, że ja ten błąd już popełniłam, nie? Jakby ja już zobaczyłam, że on sobie nie daje rady z tymi dużymi kawałkami. Ja już jestem mądra i kroję mu na mniejsze. E, tylko pytanie, jak ja to przekażę mojemu mężowi. I u nas tak naprawdę jest taka śmieszna historia, jeżeli chodzi o rodzicielstwo. Mamy bardzo często zapominają, że obydwoje, im mama i tata, uczą się tego rodzicielstwa od samego początku. I u nas była taka sytuacja, że Antek, jak się urodził, to e, możecie wiedzieć, właśnie z filmu o porodzie. Ja nie mogłam, jakby szybko stanąć na nogi, tak to ujmijmy, i się nim zająć. E, no i. I korzystałam oczywiście tam z opieki neonatologów, przywozili mi go na karmienie, ale ja jakby sama się długo tam prawie dobę nie, nim nie zajmowałam. I w momencie, kiedy dzień po porodzie przywieźli go nam tam koło 13, akurat już był mój mąż, wrócił z pracy i mógł, mógł być z nami, okazało się, że trzeba Antkowi przebrać pieluchę. I mój mąż po przebraniu tej pieluchy patrzy na mnie i mówi I co, dobrze go przebrałem? I pamiętam do tej pory moją minę i mój ton głosu, jak bardzo mnie tym rozbawił, ponieważ popatrzyłam wtedy na niego i powiedziałam a skąd ja mam wiedzieć, ja go jeszcze nie przebierałam, i warto dać tatusiom po prostu możliwość cieszenia się z tego ciata cierzyństwa we wszystkich aspektach. I tych pozytywnych, ale dajmy też tatą popełnić błąd. I w momencie kiedy my odpuścimy, okaże się, że nie będąc te dwa, trzy kroki za mm, tatą e, dziecka i nie sprawdzając, czy ojejku przewieje go, czy go nie przewieje, czy dobrze go ubrał, czy niedobrze go ubrał, odpuszczając trochę, my znajdujemy trochę więcej czasu na to, co my musimy zrobić. Ja teraz przyznam Wam szczerze, bardzo często robię też tak, że na przykład w weekendy rano spędzamy czas razem, tak do obiadu i jeździmy gdzieś i chodzimy na spacer. Po obiedzie bardzo często mój mąż właśnie przejmuje opiekę nad dzieckiem. Oni idą sobie na spacer, idą sobie zagrać, a ja wtedy mam czas na załatwianie swoich biznesów. Ja się bardzo często wtedy zajmuję planowaniem filmów, czasami nagrywaniem dla Was filmów. Także wtedy wiem, że to jest ten czas, kiedy, okej, okay, teraz ja idę jakby do pracy. To daje mi też taki komfort, że ja też mam swój biznes, tak jak mój mąż wychodzi rano do pracy i jakby to jest oczywiste, bo ma taką pracę, nazwijmy to tą normalną pracę, ja tą pracę mam trochę nienormalną, czyli pracuję w domu i łatwo by było sobie powiedzieć, że o, to nie jest praca i tak dalej. Uświadomienie sobie tego, że to jest też praca, ja też muszę na nią znaleźć czas, taki w którym siadam i nie zastanawiam się, czy teraz muszę mu dać obiadek, czy przebrać pieluchę. Nie, Teraz zajmuje się tym tata, a ja mam po prostu tę tą godzinę dwie, czasami trzy wyłączenia się. I skoncentrowania się na tym, co ja teraz muszę wykonać. Zdaję sobie też z tego sprawę, że mając czas dla siebie, ja też jestem bardziej atrakcyjna dla swojego męża i też dla siebie. Także gospodarowanie czasu dla siebie, na swój rozwój, na rozwój w moim przypadku akurat swojego biznesu, nie uważam za też element egoistyczny, bo zdaję sobie też sprawę z tego, że i ja na tym korzystam, ale rozwijając siebie, czy dbając o swój biznes, dbając o swoją pracę, ja też dbam o swoją rodzinę, no bo też w jakimś stopniu. Dokładam się do jej utrzymania. I jeżeli przechodzimy tutaj już do tego czasu dla siebie, przed urodzeniem antka i też w ciąży, kochałam filmy. I po urodzeniu antka, jakbyście mnie spotkali, na pewno bym wam powiedziała: Ojej, kochałam filmy, ale. Tak, zgadliście. Nie mam czasu już po urodzeniu dziecka na oglądanie filmów. I. Tak, nie mam czasu na to, żeby oglądać filmów tyle, ile oglądałam kiedyś. Nie mam czasu na to, żeby obejrzeć 6, 7, 8 filmów tygodniowo, ale zdecydowaliśmy się z mężem na to, żeby też nasza relacja nie osłabła, bo pamiętajcie, że ta relacja też jest bardzo ważna. Nie chodzi o to w rodzicielstwie, żeby wychować dziecko, a po 18 latach czy tam 20, kiedy dziecko się wyprowadzi, spotkać teraz obcą osobę w domu i powiedzieć cześć, kiedyś byliśmy razem, potem wychowywać. Mieliśmy dziecko i... Jakby fajnie byłoby Cię poznać po tych 18 latach. Dla mnie relacja z moim mężem jest naprawdę bardzo ważna. Zdaję sobie z tego sprawę, że przy takim natłoku obowiązków, natłoku rzeczy, które mam do wykonania, ta relacja też jest inna, ale chcę o nią dbać. I ja nie mówię, że to jest idealna sytuacja, ale zdecydowaliśmy się z mężem, że jeden dzień jest dla nas. I środa wieczór jest dla nas. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że antek nie zaśnie i ta środa jest jednak czwartkiem, ale staramy się, żeby w środę nie było pracy, żeby mój mąż nie miał żadnych nadgodzin, jakichś dodatkowych raportów. Ja staram się tego dnia, nie wiem, mniej odpisuję na komentarze. Wieczorem mamy czas dla siebie, staram się coś zrobić dobrego do jedzenia. Mój mąż tam zadbał o jakiś fajny film. W momencie, kiedy wygospodarowaliśmy dla siebie jeden dzień, Słuchajcie, nagle się okazało, że wow, w piątek też się da znaleźć czas i w niedzielę wieczorem też się da znaleźć czas dla siebie. I jakby nagle się okazało, że tego czasu dla siebie wygospodarowaliśmy znacznie więcej niż w momencie, kiedy nie mieliśmy takiego ustalonego naszego dnia. I to, co wam mówiłam na początku odnośnie tego argumentu, nie mam czasu i że to nie zawsze tak naprawdę jest prawda, bo bardzo często się zdarza, że my po prostu nie chcemy mieć na coś czasu. Jeżeli jeżeli ktoś by nas, nam o tym powiedział, czy nas o to zapytał? Myślę, że większość z Was odpowiedziałaby po prostu bez zastanowienia: no wiesz, ja teraz nie mam czasu. I dla mnie takim przykładem jest czytanie książek. Przez rok od urodzenia Antka na serio nie wzięłam żadnej książki do ręki, tak naprawdę i niczego nie przeczytałam. I gdybyście mnie spotkali na ulicy i gdybyście ze mną, nie wiem, na spacerze porozmawiali i opowiedzieli, że, o ja przeczytałem fajną książkę, idę o zakład, żebym powiedziała: o fajnie, wiesz, ja nawet nie mam czasu, żeby ostatnio przeczytać jakąś książkę. A prawda wcale nie była taka, że ja nie miałam na to czasu, tylko ja nie miałam w tym momencie potrzeby na to, żeby czytać książki. I oczywiście, lepiej powiedzieć, i ładniej to brzmi: Nie mam czasu, niż powiedzieć: Wiesz co, ja nie czuję ostatnio potrzeby, żeby czytać książki. Przyznajcie, jak lepiej brzmi to dla naszego mózgu, jeżeli mówimy: Ja nie mam teraz potrzeby na to, żeby czytać książki. Ja nie mam teraz potrzeby na to, żeby na przykład ćwiczyć, ok? Jakby wiem, że fajnie by było, gdybym schudła, ale jakby w aktualnym momencie nie mam na to potrzeby i e, łatwiej moim zdaniem przychodzi wtedy akceptowanie wielu rzeczy e, jakby ułożenie sobie tego dnia niż w momencie kiedy mm, gdzieś w głowie mówimy och ja nie mam czasu na to żeby przeczytać książki nie może właśnie w tym momencie to nie jest dla ciebie priorytetem i to wcale nie oznacza że to jest coś złego może teraz nie masz czasu na to żeby może teraz sobie mówisz na to że nie masz czasu e, pomalować paznokci a może tak naprawdę wcale ci nie brakuje pomalowanych paznokci Pytanie, czy Ci tego brakuje, czy czujesz, że tak naprawdę to, że tego nie robisz, to jest dla Ciebie jakiś problem, czujesz jakiś dyskomfort z tego powodu, czy nie. I uświadomienie sobie tego jest bardzo ważne, bo wtedy wiemy nad czym pracować. Jeżeli nie mamy czasu na pomalowanie paznokci i czujemy dyskomfort, że te paznokcie, nie wiem, mamy zaniedbane i tak dalej, i tak dalej, no to czas nad tym popracować, nie? I czas znaleźć na to czas jakkolwiek to śmiesznie teraz nie zabrzmiało, a w momencie, kiedy sobie mówimy, kurde, ale właściwie spoko, nie wiem, mam dobre paznokcie, wcale nie, nie potrzebuję teraz tego, zupełnie do szczęścia, to po co sobie mówić, że nie mam na to czasu? Nie, nie masz teraz takiej potrzeby i jakby nikt od ciebie tego nie oczekuje, żebyś tą potrzebę miała, miał i tak naprawdę fajnie, że sobie to uświadomiłeś, bo zamiast sobie po raz kolejny mówić, że na to nie masz czasu, to znajdziesz czas na to, na co tak naprawdę potrzebujesz tego czasu. Bo to, co sobie mówimy w głowie, czy właśnie na głos, ma naprawdę bardzo wielkie znaczenie i to jakich słów używamy. Ja naprawdę wierzę w to, że słowa mają olbrzymią moc i te, w które myślimy i te, które mówimy oraz te, które piszemy. Także e, warto odpowiednio dobierać słowa, żeby m, były po prostu prawdziwe. Opowiem wam teraz taką małą anegdotkę, która bardzo mocno wpłynęła na to, jak ja teraz y, tak naprawdę jak ja organizuję swój czas, jak ja priorytetyzuję swoje cele, jak ja po prostu układam swoje życie, tak ogólnie mówiąc. Jak wiecie, bardzo często pod koniec roku, w momencie tych postanowień noworocznych, pojawia się bardzo dużo artykułów w różnych gazetach odnośnie właśnie tych postanowień, wytrwałości i tak dalej. Większość z nich tak naprawdę jest do kosza i nic nowego nie wnoszą, ale kiedyś przeczytałam naprawdę artykuł, który gdzieś mi utkwił w głowie, że bardzo. To często siadając przed kartką w momencie, kiedy sobie chcemy zanotować postanowienia noworoczne, chcemy swoje, swoje życie zmienić tak naprawdę o 180 stopni. A rzucę palenie i będę chodzić na siłowni i będę uczyć się angielskiego i będę częściej widywał się z rodziną i znajdę czas na czytanie książek i założę swoją firmę i w końcu znajdę czas na, nie wiem, na granie w piłkę nożną i będę więcej oszczędzać. Tych jakby punktów jest bardzo dużo i super. Jakby fajnie, jeżeli jeżeli długookresowo mamy dużo celów do zmiany naszego życia, ale jakby to są cele długookresowe, nie liczmy na to, że przez cały rok nie znaleźliśmy czasu na te wszystkie rzeczy, a nagle od 1 stycznia, jak e, zamachnięciem magicznej różdżki, nagle tego czasu znajdziemy, e, jakby tyle, żeby to wszystko zrobić. Mijmy cele, do których dążymy, i to jest super, ale. Przyjrzyjmy się tym celom, co jest dla nas tak naprawdę najważniejsze. I ja, na przykład, ok, chciałabym umieć lepiej angielski, ale dla mnie, jakby obecnym e, priorytetem, jest zupełnie coś innego. Na przykład, dla mnie teraz jest ważne rozwijanie zasięgów mojej marki e, prywatnie, chciałabym mieć więcej czasu, e, jeżeli chodzi o mnie, na siłownie i ćwiczenia. Jestem w tym momencie, kiedy czuję, że mogę na to wygospodarować zupełnie więcej e, czasu. E, ale tak, jak Wam mówię, ale nie mam czasu na to, żeby oglądać jeszcze więcej filmów. Jeżeli chodzi o dom, czuję, że jest ok, jest ogarnięty, jest posprzątany, to już udało mi się osiągnąć, ale czuję, że na przykład trochę niedomagam i w innym miejscu mogłabym sobie wyrzucić organizację i planowanie posiłków, robienie tych posiłków. I teraz staram się tak naprawdę robić obiady wieczorami i staram się robić je z większej ilości składników, tak żeby na przykład starczyły nam na dwa dni. I jakby finalizując naszą rozmowę, zdaję sobie z tego sprawę, że wiele z Was siedzi teraz tam po drugiej stronie i mówi sobie, no wiesz co, Pati, to tak wszystko ładnie brzmi, jak ty to mówisz, ale jakbyś sobie zamieniła się miejscami, to ja naprawdę nie mam czasu. Tobie łatwo mówić, bo ty i teraz możecie dać dowolny argument. Nie wiem, ty masz spokojne dziecko, ty masz, nie wiem, męża, a ja, a ja naprawdę nie mam czasu. Dla tych, którzy właśnie teraz powiedzieli, no, tak właśnie u mnie jest, ja naprawdę nie mam czasu. Spróbujcie przez jeden tydzień, jeden tydzień, to nie jest dużo. Patrząc na to, że rok ma 52 tygodnie, także to jest naprawdę malutki procent czasu, spróbujcie przez jeden tydzień bardzo, bardzo dokładnie przyjrzeć się swojej dobie. Ale tak naprawdę, naprawdę szczerze przed sobą nie, żeby udowodnić mi, mężowi czy komukolwiek innemu, zróbcie to tylko dla siebie. Szczerze przyjrzyjcie się swojej dobie. Ja bardzo często właśnie na przykład pod filmami e, czytam komentarze w momencie kiedy motywuję was do tego, że warto mieć więcej czasu, warto się organizować. Bardzo często właśnie czytam: "O, wiesz co, a ja naprawdę nie mam w co rąk włożyć. E, ja mam bardzo trudno i tak dalej." Ale w tym momencie sobie myślę z uśmiechem na twarzy, ta osoba w tym momencie mówiąc, że nie ma czasu, siedzi na YouTubie i pisze komentarz. Jakby ja nie chcę sobie zrobić antyreklamy i nie chodzi o to jakby zachęcam oczywiście do oglądania filmów, a ale to znaczy, że w tym momencie dla ciebie na przykład odstresowującym jest oglądnięcie filmu, czy tak, jak teraz oglądacie, poświęcacie chwilę, bo na przykład się rozwijacie. I to jakby jest też element rozrywki. Jakby nie pozbywajmy sobie takich rzeczy, nie ujmujmy sobie takich rzeczy ze swojego życia. Ale. Pisząc na przykład ten komentarz, może właśnie byś znalazła czas na to, na co mówisz, że nie masz czasu. Jakby mam nadzieję, że e, rozumiecie, o co mi chodzi. Może się okaże, że e, z tych 24 godzin, z tych czterech filarów, bardzo dużo czasu poświęcacie na co jakiś czas nam ucieka. E, możecie na przykład, ja tak sobie robiłam, że przez jeden tydzień poświęciłam się i starałam się co jakiś czas notować sobie, co robię. Zwracać bardziej uwagę na zegarek, czyli e, wiele razy w trakcie dnia sprawdzać, która jest godzina. Mówię bardzo indywidualne, ale warto przyjrzeć się dobie. Czy może się okazać, że zamiast coś robić, siedzieliśmy na telefonie, a może e, zamiast bardziej produktywnie do czegoś podejść i nagle się okazywało, że w momencie, kiedy siadałam do, do telefonu, żeby tylko chwileczkę popisać z koleżanką, okazywało się, że tą, ta chwileczka trwała aż dwie godziny. I w momencie, kiedy zaczęłam na to zwracać uwagę, nagle się okazało, że wow, tego czasu jest troszeczkę więcej. Zataczając takie koło do tego, co mówiłam Wam na początku, w momencie, kiedy odpuszczamy i jakby znajdujemy czas na to, na co chcemy, okazuje się, że wiele rzeczy można ze sobą połączyć. I w momencie, kiedy słuchajcie, przeanalizujecie sobie ten tydzień, to nie chcę, żebyście nagle teraz po tym filmie wszystkie zmieniały swoje życie. Wiecie, nagle mamy czas dla męża i tu będę robić, i to będę robić, i to będę robić, bo stanie się dokładnie to, co Wam mówiłam na początku o tych postanowieniach. Bardzo szybko to porzucicie i bardzo szybko wrócicie do tego punktu, mówiąc mi, że hej, próbowałam zrobić to, co ty mówiłaś, ale u mnie nie, nie zadziałało. E, ta historia, o której wam opowiadałam, jeżeli chodzi o te postanowienia noworoczne, ważne jest to, aby zacząć od jednej rzeczy. Z każdej z tych segmentów, o którym wam mówiłam, dom, rodzina, e, oczywiście w tę rodzinę też zaliczam znajomych, czyli jeżeli chcecie, nie wiem, tam popracować nad relacją ze znajomymi, to to też jest tej jakby nazwijmy tym sektorze dom i rodzina. Jeżeli macie coś, nad czym chcecie popracować, na przykład właśnie w strefie, w sektorze ja, czyli swoja pasja, zainteresowania, z każdego z tego sektoru znajdziecie tylko jedną rzecz, nad którą będziecie teraz pracować. Jedną, jedyną. Jeżeli słuchając na przykład o tym, że wygospodarowaliśmy z mężem czas dla siebie jeden dzień w tygodniu, nie rzucajcie się teraz nagle na to, że będziecie inaczej organizować inną rzecz. Skupcie się na tym, żeby ta jedna rzecz stała się dla Was codziennością. Tak jak wam mówię, lista rzeczy, które chcecie w przyszłości, żeby wasze życie tak a nie inaczej wyglądało, jest super. Ale skupcie się na jednej i w momencie, kiedy dla mnie na początku, na przykład ta środa z mężem, to było takie coś, o czym muszę pamiętać, nie? Kochanie, kochanie, dzisiaj środa, pamiętaj, oglądamy wieczorem film. Nagle się okazało, że. Ta środa jest dla nas już taka, taka naturalna. I w momencie, kiedy poczułam, że to już nie jest coś, nad czym pracuję, tylko stało się moją codziennością, mogę pracować nad następnymi rzeczami. To jest dla mnie naprawdę e, bardzo ważne, żeby nie rzucać sobie za dużo rzeczy na raz. Na początek naprawdę zastanówcie się nad każdym z tych sektorów na spokojnie. Okej, okay, chciałabym mieć na przykład zawsze zadbane paznokcie. To jest ta jedna jedyna rzecz nad którą pracujecie. Ja na przykład, jeżeli chodzi o czytanie książek, czytam ale tylko po jednym rozdziale i to co wam mówiłam na początku, że jestem tą szczęściarą, która może powiedzieć, że ma czas, właśnie to podejście jest bardzo ważne. Ok, mogę powiedzieć, że o nie mam czasu tyle co kiedyś. Kiedyś to oglądałam 6-7 filmów tygodniowo, ale mogę popatrzeć na to zupełnie inaczej i powiedzieć: Super, tak sobie zorganizowałam czas, że jestem w stanie obejrzeć 50, minimum 52 filmy rocznie. Przyznajcie, że to brzmi zupełnie inaczej niż już nie mam tyle czasu na oglądanie filmów co dawniej. Nie, mam go trochę inaczej i jestem zadowolona z tego, że mogę obejrzeć aż 52 filmy. Czasem się zdarzy więcej, ale minimum 52 filmy. E, Okej, okay, nie jestem w stanie zerwać nocy i e, przeczytać jedną książkę dziennie. Nie jestem w stanie tego zrobić, ale jestem w stanie przeczytać jedną książkę miesięcznie, może więcej. I na koniec roku powiedzieć: wow, w tym roku przeczytałam 12 książek. Miałam czas na przeczytanie 12 książek, także. Pytanie, co dla Was jest ważne? Zastanówcie się nad tym naprawdę bardzo na spokojnie. To nie chodzi o to, żebyście od dzisiaj zmieniały swoje życie. Może za tydzień, może za dwa, może za rok wrócicie do tego materiału. Najpierw zróbcie sobie listę rzeczy, nad którymi chcecie popracować, i jednocześnie monitorujcie swój tydzień. I wtedy nagle się okaże, jakie są Wasze priorytety w danym momencie. I po przeanalizowaniu tygodnia, może się okaże, że. To, na co teraz tak naprawdę uważacie, że nie macie czasu, co w swojej liście dacie sobie jako top na sam początek, że to jest rzecz, nad którą chcę pracować w samym początku, nagle się okaże, że jeżeli to połączycie. Priorytyzacja naszych jakby celów, jakkolwiek bardzo coachingowo to nie brzmi. I ta analiza naszego tygodnia, to nagle się okaże, że hej, ale właściwie to ja w każdy piątek po południu mam czas na przykład na zrobienie sobie paznokci. A może na przykład w sobotę rano, jeżeli sobie ogarnę dom tak, jak ogarniam, to zamiast iść, z, nie wiem, z dziadkami na spacer, może. W tym tygodniu powiem dziadkom, żeby poszli sami, a ja sobie przeczytam książkę, bo to jest teraz moim priorytetem. Także bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żeby przeanalizować, czy to, co robimy i na co teraz poświęcamy czas, czy to są tak naprawdę rzeczy, które są dla nas ważne. Pamiętajcie, że dom to też nie jesteście tylko wy, i warto z waszym planem, z waszymi jakby pomysłami podzielić się z waszym partnerem. A może się okaże, że on będzie miał jeszcze fajniejsze podejście do tego może będzie wpadnie na coś co, o czym wyście nigdy nie pomyśleli może wyręczy was z czegoś a może właśnie podpowie coś co po prostu uprości wam życie przez to, że o tym na przykład nie rozmawialiście a może właśnie przez to, że o tym nie rozmawialiście e, sami sobie wzajemnie nie daliście tej fajnej motywacji i tej e, energii. Także dziękuję wam bardzo serdecznie. E, mam nadzieję, że wytrwaliście do końca, że e, ten podcast wam się podobał, że pomysł z podcastami wam się e, spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawić Kciuka w górę bądź w dół. Jeżeli podobał wam się bądź nie podobał ten materiał, będę wam bardzo wdzięczna, ponieważ właśnie to jest dla mnie taki odbiór. Czy warto w ogóle to nagrywać, czy nie? Czy wam się podoba? W którą stronę iść? Jak będę miała kilka podcastów, będę wtedy wiedziała, co tak naprawdę wam się podoba. Także będę wdzięczna za ocenienie tego filmiku. I do zobaczenia już niebawem. Pa pa.